Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i mam dzisiaj dwie paczki. Jedna to jest paczka od wydawnictwa Znak, czyli książka. Druga paczka z Amazon od Atactical, czyli latarka. Zaczniemy sobie od książki. Cóż mamy w środku? Dwie paczki sucharów. Suchary specjalne SU2, Panzerwaffle. Świetna sprawa, moje ulubione suchary. Myślę, że jedna z lepszych opcji, tak żeby sobie gdzieś wrzucić do plecaka, czy gdziekolwiek indziej, do schowka samochodowego. W momencie, kiedy będziecie potrzebowali pożywienia, to macie suchary, one zaspokajają jakieś tam potrzeby, powiedzmy, podstawowe. Bransoletka survivalowa z krzesiwem i z gwizdkiem. Działa. Zobaczymy, czy mój rozmiar. Czarny parakot. Pewnie około 2 metrów. No właśnie. No, hyc do dziury. Mój rozmiar, ok. Ale ani bransoletka, ani suchary nie są powodem, dla których dostałem tą przesyłkę, a książka Domowy Survival. Oczywiście Krzysztof Lis i Artur Kwiatkowski. Krzyśka miałem okazję poznać, Artura nie. Chłopaki prowadzą bloga Domowy Survival oraz kanał na YouTubie Domowy Survival, więc książka, dziwne by było, jakby nazywała się na przykład Przetrwaj Apokalipsę. Tylko też nazywa się Domowy Survival. Ja sobie przekartkuję tę książkę i coś wam więcej zaraz o niej powiem. Sporo jakichś ilustracji. Poruszony jest praktycznie każdy temat właśnie w trudnych czasów, bezpieczeństwa w trudnych czasach, zapewnienia sobie podstawowych potrzeb, o energii oczywiście. Myślę, że książka będzie całkiem fajna. A czy ją polecam, to powiem wam po przeczytaniu. Następną rzeczą, jaką dostałem, to jest oczywiście WoWTAC, czyli Atactical. Jak widzicie, że jest wspomagane technologią TrueNighta. Model latarki, którą tu mam, to jest A2CW. Mamy piękny, słoneczny dzień, więc wspaniałe warunki do tego, żeby przetestować latarkę, tak jak to powiedzieli chłopaki z Bush Brothers. Oczywiście w zestawie mamy kabelek micro USB. Jest nasza latarka czołowa. Są zapasowe o-ringi, co jest zawsze gdzieś tam dużym plusem. Mamy instrukcję, oczywiście pianki sobie schowamy. Oczywiście wszystko w chińskim zrozumiałym języku. Tutaj też jakiś pewnie koreański, chiński, japoński, koreański. Czy mamy coś po angielsku? User manual. Dioda Cree XPG2. Low to jest 12 lumenów i 4 dni świecenia. Medium 66 lumenów, 12 godzin świecenia. Wysoki to jest 210 lumenów, 2,5 godziny świecenia. Turbo to mamy 550 lumenów i 90 minut świecenia. Firefly 0,3 lumena 45 dni. No i SOS to jest też 550 lumenów. Dystans maksymalny 155 metrów. Ma się jeszcze ten refleks. 1,5 metra odporność na uderzenia. IPX7, czyli 1 metr zanurzeniowy. To wszystko sobie gdzieś tam sprawdzimy. Przyjrzyjmy się samej latarce. Latarka po pierwsze ściąga nam się z tej gumy. Teraz możemy sobie ściągnąć to. Ok. Można z niej korzystać jak z normalnej latarki. Ta część też nam się rozkręca. Ok. Oczywiście tak jak w latarce A1 mamy tutaj na micro USB akumulatorek. Jeszcze. Wszystko fajnie, porządnie wykonane, nie ma czego się doczepić. Myślę, że jest właśnie bardzo fajna latareczka, gdzieś będzie miała oczywiście swój test. To wszystko na dziś, jeżeli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły was kolejne i do zobaczenia na szlaku.